im później, tym ta częstość chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów jest większa. Ja tutaj pokazuję, że często, załóżmy, dopiero te ostatnie lata pokazują nam częstość łuszczycowego zapalenia stawu według rozpoznawania najnowszych kryteriów. Tymi najnowszymi kryteriami są kryteria Kaspara, które w tej chwili uważamy za chyba najbardziej obowiązujące. Ale jest zawsze pytanie, jeżeli Państwo mają chorych z łuszczycą, jakich pacjentów Państwo by najbardziej mogli podejrzewać o to, że u nich kiedyś może pojawić się łuszczycowe zapalenie stawu? I tutaj